Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze, zacni goście, działkowcy. Wpisując się w słowa mojego klubowego kolegi, posła Piotra Walkowskiego, chciałbym podkreślić, że w klubie Polskiego Stronnictwa Ludowego przeprowadziliśmy bardzo merytoryczną i emocjonalną dyskusję nad złożonymi projektami o ogródkach działkowych pod przewodnictwem naszego członka prezydium klubu posła Jana Łopaty. I nasze działania idą w kierunku, jak zabezpieczyć prawa działkowców ogrodów, dać trwałe i pewne podstawy do dalszego rozwoju ponad 115-letniej idei ogrodnictwa działkowego w Polsce. Mówiąc o zapisach projektu obywatelskiego, należy w pierwszej kolejności wskazać na zabezpieczenie dotychczasowych praw miliona użytkowników działek i tytułów do gruntów ogrodów, które to gwarancje zapisano w artykule 58 i 59 projektu. Założenie ewolucyjne, a nie rewolucyjne, przyświęcające autorom, jest dbałością przede wszystkim o to, aby działkowcy i ogrody działkowe nie utraciły nic z tego, co wypracowały na przestrzeni często kilku pokoleń. Przekształcenie się dotychczasowego Polskiego Związku Działkowców w Stowarzyszenie Ogrodowe pozwala na zachowanie praw do terenów, a wraz z nimi nierozerwalnie związanych praw wszystkich jego członków. Rozdzielenie faktu użytkowania działki od członkostwa w stowarzyszeniu oraz możliwość wyłączenia się ogrodów z ogólnopolskich struktur jest w pełni realizacją wyroku Trybunału i rzekomego zarzutu o monopolistycznej pozycji związku. Dopełnieniem powyższego jest kompleksowy katalog zapisów w zakresie zabezpieczenia dalszego funkcjonowania ogrodów o nieuregulowanym stanie prawnym, artykuł 61 projektu i kolejne. Nie można owej kwestii pominąć, a działkowców i ogrodów pozostawić samych sobie z widmem rychłej likwidacji. Dopełnieniem całości jest zachowanie wszystkich celów i roli, jakie spełniają ogrody działkowe, tak dla działkowców i członków ich rodzin, ale także trudne do przecenienia znaczenie dla danej społeczności lokalnej i środowiska naturalnego. Wydaje się już, sam Trybunał Konstytucyjny wskazał, iż możliwym jest funkcjonowanie ogólnopolskich struktur działkowców pod inną jednakże formą prawną. Swoiste zaoranie nie tylko dorobku prawnego i organizacyjnego Polskiego Związku Działkowców jest koncepcją nie tyle już radykalną, co wręcz z punktu widzenia interesów i praw blisko 5000 ogrodów i miliona użytkowników niedopuszczalną. Sami członkowie Polskiego Związku Działkowców w setkach wystąpień pisemnych i ustnych domagają się pozostawienia silnej, jednolitej struktury jako jedynego gwaranta reprezentacji ich praw. Tak znacząca grupa społeczna pozbawiona możliwości reprezentowania swojego stanowiska i racji poprzez ogólnopolskie struktury skazana jest na całkowitą marginalizację i bierną akceptację wszelkich wizji ogrodnictwa działkowego wraz z jego likwidacją. Głos samych działkowców poza ogrodzeniem ogrodu zaczyna radykalnie cichnąć. Biorąc pod uwagę całość mojego wystąpienia, zwracam się do Państwa z gorącym apelem o poparcie obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, zarówno w trakcie pierwszego czytania i głosowania, ale także na całym etapie ścieżki legislacyjnej. Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie wspierał poselski projekt uchwały o ogrodach działkowych, obywatelski, i niech głos środowiska polskich działkowców nie zostanie pominięty. Dziękuję bardzo.